trzyma. Zestawy Lego są najczęściej bardzo dobrze wykonane. Cieszą oko, są super bawialne i są po prostu ładną ozdobą. Lecz niektóre zestawy mają większe lub mniejsze minusy. Dlatego dzisiaj na warsztat wezmę 3 zestawy ze serii Lego Ninjago i naprawię je także z oceny 2 na 10 do 10 na 10. Nie wierzysz mi? Zapraszam! A więc zacznijmy od zestawu z 9 sezonu Sala Tronowa. Ten zestaw jest moim zdaniem bardzo dobry. Głównie kupował się go zawsze pod figurki, ponieważ mam tutaj jedną unikatową figurkę oraz inne 4 bardzo dobre. Sama konstrukcja niezbyt powala, ale cena 90 zł jest adekwatna. Lecz ja chcę trochę powiększyć tą konstrukcję, żeby było więcej rzeczy do zabawy. Po pierwsze, ten zestaw jest trochę nie fair. Mamy tutaj jedną Harumi versus 4 bohaterów, Lloyd, Danny, Epixel i Skylar. Postanowiłem to zmienić. Dodałem Ultraviolet, Mistera E z maską zemsty oraz jakiegoś motocyklistę na motorze. Teraz mam równe szanse. Zatem czas powiększyć pałac, ponieważ w 2 modułach mamy taką jakby jedną ściankę, więc postanowiłem dodać dodatkowe 2. Na jednej mamy taki fajny sztandar, a na drugim miecze. Od razu konstrukcja wygląda o wiele lepiej i sala tronowa wydaje się optycznie większa. I teraz postanowiłem dodać takie drobne szczegóły. Na przykład taki worek treningowy, stół z jedzeniem, zbroję samuraja X, taki moduł, gdzie możemy postawić na przykład maskę nienawiści oraz kufer ze złotem, gdzie możemy postawić motocyklistę. Czas postawić figurki. Myślę, że teraz zestaw wygląda bardzo, ale to bardzo dobrze i o wiele lepiej niż w oryginale. Więcej figurek, więcej przestrzeni, więcej modułów oznacza więcej zabawy. I myślę, że Lego na spokojnie by taki zestaw mogło sprzedać za około 140. Więc napiszcie, jak oceniać tę salę trenową, a ja przechodzę do kolejnego zestawu. Zestaw z 14 sezonu Wioska Strażników. Ten zestaw też mi się bardzo podoba. Jak na cenę 229 zł jest bardzo dobry. Szczególnie podobają mi się te kamienne totemy, ale sama konstrukcja też jest fajna. Ma fajne funkcje bawialne, z tym, że można robić pułapki na ninja. Lecz no właśnie, niby to jest taka wioska, a mam tylko 2 strażników. Trochę bida. Dlatego dam jeszcze jednego strażnika z innego zestawu. I jeśli chodzi o figurki, dam jeszcze jakąś unikatową postać dla tego zestawu. Postanowiłem dodać Twitchiego. Nie dostaliśmy go w żadnym zestawie i dlatego bardzo go chciałem dodać. Lecz nie przemyślałem jednego. Nie ma takich włosów, jak on miał w serialu. Więc co mogłem zrobić? Dam mu po prostu na łeb beczkę. Okej, moim zdaniem i tak to fajnie wygląda. Gdy go postawię na konstrukcji, nie wygląda to źle. Postanowiłem dodać jeszcze więcej roślinności na tej konstrukcji, ale najbardziej chciałem poprawić wnętrze, ponieważ w tej jaskini nie ma nic poza zupą oraz więzieniem, które też jest trochę biedne. Po pierwsze dałem skrzynię z jedzeniem oraz innymi brońmi, więcej roślinności oraz skałek i samo więzienie poprawiłem wewnątrz, dodając kilka płytek. Od razu sensa wygląda trochę lepiej z przodu, a z tyłu jest o wiele lepiej zrobiony. Myślę, że można podnieść cenę tego zestawu o takie 20 zł. Bum! Kolejny zestaw jest naprawiony. I przejdę do ostatniego zestawu w tym odcinku. Jest to Dojo Ninja w świątyni. Bardzo piękna świątynia, która jest wprost genialna. Może ten mech i pojazd wężonów jest taki se, ale nie dzisiaj je naprawię. Najpierw postanowiłem lekko poprawić tą poboczną konstrukcję. Dałem więcej liści na to drzewko, kilka skałek oraz za skrzynię obok włożyłem różnokolorowe katany. Ale od przodu konstrukcja wygląda genialnie, więc praktycznie nie ma co poprawiać. Ale od wnętrza... no mech. Pierwsze piętro jest nawet dobrze zagospodarowane, drugie prawie wcale, a trzecie... no nawet. Iż mam podziemia, w których w jednym pokoju nic nie ma, a po boku również. Dlatego postanowiłem to zmienić, bo podczas zabawy tym zestawem jednak najważniejsze jest wnętrze i gospodarowanie bazy. Dlatego postanowiłem zrobić coś na wzór klasztoru z serialu i pokoje, które znajdowały się właśnie w klasztorze. Górnie poprawiam pod zadaniem takiej wrotki oraz dodatkowych itemów, lecz to pierwsze piętro postanowiłem urozmaicić. Na środku zamiast jednego obrazu Michała dałem takie łóżko. Nie, może tu sobie spać Michał. I teraz to wygląda to jak taka sypialnia i jest to o wiele lepsze. Kolejny pokoik dałem z jedzeniem. Tutaj po prostu mam burgera, płatki oraz sosy. Oraz takie miejsce, gdzie ninja grają, ponieważ w klasztorze często widzieliśmy ich, jak sobie w jakąś gierkę pykają. Dlatego dałem taką mini konsolę oraz stolik do siedzenia.
od razu to piętro wygląda o wiele lepiej. Na parterze nic prawie nie dałem poza kilkoma cegiełkami z boku oraz jednej filiżance. Lecz w podziemiach postanowiłem zagospodarować bok, dając taki mini komputerek oraz wnętrze tego jednego pomieszczenia. Mamy z tym miejscem jedną funkcję bawialną, gdzie możemy rozsadzić tą ścianę. Dlatego tam tematykę pokoju oprę właśnie na tej funkcji bawialnej oraz na tym, że możemy tutaj przypić taki komputerek z tego zestawu i go otwierać jakby taką ścianę. Więc postanowiłem zrobić z tego tajne pomieszczenie. A co było w tajnym pomieszczeniu? W klasztorze ukryte były na przykład złote bronie i inne unikatowe rzeczy. Zdobyłem kryształ z 16 krain, nie pytajcie skąd on się tu wziął, ostrze spowolnienia czasu oraz tytułowe 4 złote bronie. I teraz wężony mogą tutaj się włamać, by ukraść właśnie te złote bronie. Od razu mam więcej możliwości zabawy. Czyż to nie piękne? I teraz ta konstrukcja, nie dość, że wygląda z zewnątrz cudownie, też w wnętrzu jest świetnie bawialna i ma pokoje tematyczne. A więc już jest koniec tego filmu. Napiszcie, jak oceniacie moje naprawione zestawy, czy chcecie więcej tego typu filmów z moimi konstrukcjami, a ja się żegnam. Pa, pa!